Czy średni czas pracy 48 godzin tygodniowo, a 60 godzin maksymalnie w rozliczeniu czteromiesięcznym, liczy się tylko czas jazdy i młotków, czy cały czas od rozpoczęcia do zakończenia w ciągu tygodnia? Mówimy tutaj o czasie pracy, że czas pracy nie przekroczył 48 godzin. A więc mówimy o. o liczymy to od momentu podjęcia pracy przez kierowcę do zakończenia w danym dniu. Odliczamy od tego. Przerwy w pracy, z tym, że jeżeli kierowca pracował w danym cyklu powyżej 6 godzin, to z tych przerw 15 minut też będziemy liczyć do czasu pracy. Dyżur też będzie tu się wliczał. Okresy, które um, trwały nie dłużej niż 15 minut i były rejestrowane na łóżku, też będą się wliczały do tego czasu pracy. Więc ja z tego kontekstu pytania, które Dawid zamieścił, rozumiem, że bardziej chodziło tutaj ci o to, żeby policzyć to tak jak w pracy w godzinach nocnych, że tylko prowadzenie pojazdu i tylko inna praca, czyli młotki. Nie, tutaj tak nie będzie. Tutaj tak nie będzie, jeżeli będziemy rozliczali tygodniowy czy też no, tygodniowy czas pracy w kontekście czteromiesięcznego, żeby można było skorzystać z dyrektywy 2002 przez 15 przez WE, jak również z naszej ustawy o czasie pracy, możliwość przedłużenia tygodnia pracy do 60 godzin.